Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, to już jest 9. edycja tego festiwalu Mazury Hip Hop Giżycko. Jaka była jego historia? Historia 9-letnia. Zaczęło się od pierwszego dnia, od tak naprawdę zwykłej imprezy hip-hopowej w wykonaniu kilku gwiazd. Sprawdziło się miejsce, sprawdziła się pogoda, sprawdziła się twierdza, ludzie, którzy tu pracują i młodzież. Więc postanowiliśmy ciągnąć to dalej. Następna edycja była najbardziej, że tak powiem, wypasiona, ponieważ zrobiliśmy jednego dnia konkurs. Tak jak na normalnym, regularnym festiwalu to się odbywa. Więc z ponad 300 zgłoszeń, 300 zespołów do nas się zgłosiło, chcących wystąpić. Wybraliśmy 18, zaprosiliśmy do twierdzy i przeprowadziliśmy eliminację 3 zwycięzców, z czego 2 wyszło na szerokie wody hip-hopowe. Ten festiwal, ta edycja druga, wykończyła nas niestety finansowo, ponieważ wszelkie koszty związane z organizacją tego festiwalu pochodzą z biletów, ze sprzedaży. My nie mamy sponsorów, miasto nam nie dokłada złotówki i musimy jakby sami się rządzić. No, my jesteśmy fundacją, czyli my z innej działalności fundacji mieliśmy parę groszy, którymi tą dziurę załataliśmy, ale już nie poważyliśmy się na następny rok zrobić takiego festiwalu, chociaż to był znakomity pomysł, bo młodzież hip-hopowa nie ma gdzie się pokazać, nie ma się gdzie wypromować, a ten festiwal temu służył. Ale nie odważyliśmy się, bo po prostu trzeba by było mieć tutaj wozić ze sobą worek pieniędzy. A następne edycje dwudniowe były 2 dni wypełnione występami gwiazd. I tak do zeszłego roku. W zeszłym roku próbowaliśmy zrobić 3 dzień bezpłatny dla miasta. Okazało się, że nie można, no bo akurat tak się złożyło, że w zeszłym roku było airshow, prawda? Plaża zajęta. Czyli próbowaliśmy to przenieść do Wilkas. W Wilkasach na plaży zrobiliśmy taką skromniutką imprezę, no ale to nie jest to miejsce. No to musi być w Giżycku i to musi być w twierdzy. Panie Bogdanie, dzisiaj mamy 9. imprezę z tego cyklu. Chciałbym się zapytać, jakie atrakcje przygotowaliście państwo dla młodzieży, która lubuje się w muzyce hip-hopowej? Pierwszego dnia, czyli dzisiaj, mamy bitwę beatboxową. Mamy kastę, skład, mamy Rahima, mamy Ostrego, największą gwiazdę tego festiwalu. No i zabawa potrwa gdzieś do godziny 1 w nocy. Drugiego dnia jest z kolei bitwa beatboxowa. Mamy kogo? Największą gwiazdą będzie Molesta. Mamy gościa z Holandii, czarnoskórego rapera. Gdzieś z Aruby, czyli z Morza Karaibskiego, z okolic Jamajki, który jest raperem i rastamanem przy okazji. Może to być fajna mieszanka. On ma jutro swój występ i do tego jeszcze ma część wspólną koncertu z Molestą. Oni gdzieś się tam pokumali, zrobili parę numerów. Także pierwsza, że tak powiem, gwiazda spoza Polski, a w przyszłym roku chcielibyśmy bardzo zrobić festiwal międzynarodowy. Oby nam ktoś pomógł w tym, bo to są już troszkę inne pieniądze. Panie Bogdanie, wiemy, że jest pan tutaj zajęty, bo zajmuje się pan na bieżąco organizacją tej imprezy. Chcielibyśmy zadać ostatnie pytanie, które uspokoi matki, ojców, dzieci, młodzież, która tu się będzie bawiła. Czy młodzież może czuć się bezpieczna na tym festiwalu? Bardzo bezpieczna. Mamy dobrą ochronę strzelca z Suwałk, straż miejską, policję. Przed chwilą był komendant policji w Giżycku ze szczegółową bardzo kontrolą. Wszyscy są ustawieni tak, jak należy, nikomu się nic nie stanie. Panie Bogdanie, no gratuluję wspaniałej organizacji tej imprezy i życzę powodzenia i aby ta impreza się rozwijała nadal, przybierała na randze, no i naprawdę jestem zachwycony tą imprezą, co tu się dzisiaj dzieje. Oby jak najdłużej to się działo. Dziękuję bardzo.